Witam bardzo serdecznie, jesteśmy w siedzibie mojej Norwegii z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i zaraz po nim Nowego Roku. Chciałem Wam złożyć razem z zespołem mojej Norwegii najserdeczniejsze życzenia spełnienia marzeń, wszystkiego co najlepsze, miłości, dużo wspaniałego jedzenia, żeby wystarczyło Wam jak najdłuższy okres po świętach i żeby Sylwester był wspaniały, rewelacyjny i najlepszy na świecie i Nowy Rok przyniósł nowe, wspaniałe rzeczy dla Was i jeszcze więcej miłości i jeszcze więcej dobrego jedzenia. Wejdziemy w kilka miejsc, żeby inni, którzy pracują w mojej Norwegii, również mogli Wam złożyć swoje najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku i Bożego Narodzenia. Kamil, o proszę. Cześć kochani, ja w tym szczególnym dniu chciałem Wam życzyć szczęścia, miłości, spokoju i spełnionych marzeń. Dziękuję. Dużo pieniędzy i zdrowia i szczęścia i szybkiego powodu do kraju. Dziękuję pięknie, a prezentów jak? No takich, żeby nie trzeba ich było zwracać. Ja potwierdzam. Tak, czyli potwierdzam. Jeszcze więcej prezentów, dużo tak, miłości. Tak, jeszcze więcej, jeszcze miłości. Lepszego. Tak, i odwiedziła ciocia, wujek. Ale z zaskoczenia? Zaskoczenia. I ci planowani też, żeby przyjechali. A jak tak. Będzie za mały łóżek, to żeby łóżka były. To materace może nam pomować. Wszystkiego najlepszego, pomyślności, spokoju, mniej nerwów. Zdrówka, jeszcze raz pieniędzy. Tam czy jakiś prezent szczególnie pani czeka w tym roku? Na wygraną w Eurojackpota. O, no to będzie dużo pieniążków w przyszłym roku. Przydałoby się. Tutaj musimy być cicho, bo wszyscy ciężko pracują. Życzenia od wszystkich. Wszystkiego najlepszego. Wszyscy ciężko pracują, więc im nie przeszkadzamy. Dzięki, na razie. Wszystkiego najlepszego, radosnych i ciepłych świąt i dużo... Prezentów. I wszystkiego dobrego. Życzę Wam wesołych świąt, po prostu. Wesołych świąt? Tak. Spokojnych odpoczynków. Tak, przede wszystkim. Dla wszystkich? Dla wszystkich, nawet dla tych niegrzecznych. No, okay. Tylko udanego urlopu, pysznego jedzenia i fajnych prezentów. Kurde, naprawdę konkretne, a ile jedzenia? Czy jest jakiś punkt taki, gdzie już... Kto ile zjeść? Czyli naprawdę brzuchy będą duże w tym roku. Dużo szczęścia, miłości najwięcej. Miłość jest najważniejsza. Tak, ja już to kiedyś mówiłam, ale jeszcze raz. Jeszcze raz, czyli jeszcze więcej miłości. Och, dużo. Dobra, a co z jedzeniem na święta? Dużo jedzenia? Tak jak miłości, dużo tak jedzenia. Jak, dużo miłości, dużo jedzenia. A jak tym, co wracają, to udanych powrotów. Szczęśliwych i szerokiej drogi. Szerokiej drogi, nieśnieżnej, tylko żeby nie bujało. Komfortowych lądowań. Samych wspaniałości, wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję bardzo. Od pani w różowym sweterku. Również życzę wszystkiego dobrego w nowym roku i wesołych świąt. Dziękujemy bardzo. Czy jakiś prezent pani w szczególności czeka? Na niespodziankę jakąś, żeby ktoś mnie zaskoczył czymś. Tak? A są szanse? Marne. Ale trzymamy kciuki. Ciepły kocyk, bo zima się zbliża. Tak. Przede wszystkim świąt rodzinnych, dużo zadowolenia z prezentów, ale też przede wszystkim chyba jednak z tych wspólnych chwil spędzonych przy stole, bo teraz mamy coraz mniej czasu, żeby spędzać z rodziną i chyba to jest najważniejsze w tej chwili. Zniesienie bumpenger, co tam jeszcze można życzyć? Niższe ceny i więcej produktów. Ceny i więcej połączeń lotniczych do Polski. Z każdego miasta praktycznie. I wioski. I wioski też. No i co? No i przede wszystkim odpoczynku od pracy. No właśnie, bo widzę, że kalendarzy bardzo dużo. Jak... Ile jeszcze zostało na dzisiaj kalendarzy do zapakowania? Jeszcze 200. Dzisiaj? Dzisiaj. I potem od poniedziałku znowu? Urlopik na parę dni. No to dobrze, no to po takiej pracy to się przyda. Dużo spokoju, rodzinnych świąt, dużo zdrówka w nowym roku i samych sukcesów. Dzięki, to jak z prezentami? Jakiś, czy czekasz na coś szczególnie? Ja czy czekam? Roku, no? A to nie zdradzę. Nie zdradzisz. Nie czyli czekasz. Czyli czekam, no pewnie, dobrego. Że czekam. Tutaj właśnie spotykam koleżankę, która robi pierogi z kapustą i grzybami. Przygotowuje ich bardzo dużo na Wigilię. Barsz grzeje, pierogi na raz, wszystko.